Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Jeśli oglądacie ten kanał na bieżąco, to na pewno wiecie, z jakim dramatem borykam się od kilku miesięcy. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć troszeczkę więcej o etapach żałoby, z którymi musiałam i wciąż muszę się borykać i z którymi muszą borykać się rodzice. Wydaje mi się, że taki film może być pomocny zarówno dla tych osób, które przez to przechodzą. Być może on pozwoli Wam troszeczkę bardziej zrozumieć swoje uczucia, nazwać je przede wszystkim i być może sprawi, że będziecie dla siebie w pewien sposób bardziej wyrozumiali w tej sytuacji. I z drugiej strony wydaje mi się, że taki film jest również potrzebny osobom, które w swoim otoczeniu mają osoby właśnie z takimi problemami, z rodzicami, którzy stracili po prostu dziecko, których dziecko zmarło i może czasami nie wiedzą, jak się zachować, co powiedzieć i co jest właściwe, czego unikać. A może niektórzy po prostu będą zwyczajnie ciekawi, jak coś takiego przebiega, jak też przebiegało u mnie, bo muszę zaznaczyć, że ja oczywiście będę tutaj mówiła o wszystkim w oparciu o moje uczucia, o moje doświadczenia, ale też od razu zaznaczę, jestem pod kontrolą psychologa od samego początku tak naprawdę i każdy ten etap żałoby, każda emocja, każde uczucia są na bieżąco konsultowane z tym psychologiem i jak się cały czas dowiaduję, to wszystko wpisuje się właśnie książkowo w to przeżywanie żałoby i faktycznie z reguły to cierpienie, to przeżywanie tak się właśnie odbywa. Dlatego może faktycznie istnieje jakiś taki schemat przyjęty w psychologii, jak to po prostu przeżywać, ile to trwa i tak dalej. Także jeśli Was to interesuje, to oczywiście zostańcie ze mną do końca. Pierwszym etapem po stracie, który nam towarzyszy, jest szok. Jest to przede wszystkim moment, w którym dostajemy tą tragiczną informację. To jest taka chwila, o której niestety będę pamiętała, mogę śmiało powiedzieć, do końca moich dni, bo był to najstraszniejszy czas, jakiego w ogóle doświadczyłam w życiu. I ten szok może objawiać się na różne sposoby. To może być krzyczenie, zaprzeczanie, szloch, płacz, to może być, nie wiem, to mogą być jakieś agresywne zachowania, cokolwiek po prostu. Jest to taki moment, w którym człowiek nie potrafi do końca nawet kontrolować swoich odruchów. I powiem Wam szczerze, że ja do tej pory nie umiem wymienić wszystkich rzeczy, które działy się tego dnia w szpitalu, kiedy dowiedziałam się, że Zuzia nie żyje, bo byłam w tak ogromnym szoku i ja się czułam, jakbym była za jakąś taką szybą i patrzyła na wszystko z boku, dosłownie. Nie mówiłam tego jeszcze nigdzie i to, co powiem, będzie takim dużym otworzeniem się przed Wami, ale w dzień, kiedy dowiedziałam się o śmierci Zuzi, tego poranka, pamiętam, że zareagowałam taką ogromnym żalem, złością. Pamiętam, był wybuch takiego szlochu, niedowierzania. Ja po prostu nie wierzyłam w to, co się wydarzyło i nie dopuszczałam tej myśli do siebie, że faktycznie Zuzia nie żyje. Ale później, w momencie, kiedy usłyszałam tą informację, że muszę urodzić Zuzię, ja zablokowałam swoje wszystkie emocje, wszystkie. Nie byłam w stanie w ogóle się popłakać, w ogóle. Ciężko mi się o tym mówi, bo sądzę, że osoby, które no po prostu tego nie doświadczyły, takiego szoku, nie zrozumieją, jak to jest. Ale naprawdę, ja miałam takie przekonanie, że nie mam w sobie po prostu żadnych uczuć. Czułam się w środku taka pusta, maksymalnie pusta. Nie miałam siły płakać, nie miałam siły krzyczeć, nie miałam siły rozmawiać. Po prostu naprawdę straszne, straszne uczucie. I u mnie ten szok trwał kilka dni. Ja byłam później dość długo w szpitalu po ostatecznie cesarskim cięciu, którym się to skończyło. I przez pierwsze dni u mnie ten szok mieszał się z zaprzeczaniem. Ja po prostu miałam takie momenty, że próbowałam sama siebie przekonać, że mnie to nie dotyczy. Że to jakby dotyczyło kogoś innego. Ja po prostu, wiecie, chciałam zamknąć ten problem, do szuflady schować, wyjść, ale tak się absolutnie nie da. I swoją drogą to jest też takie moje przemyślenie. W takim momencie, w którym jesteśmy zmuszeni urodzić martwe dziecko i obojętne, czy jest to poród naturalny, czy jest to poród przez cesarskie cięcie, kobieta jest w takim szoku, że nie jest w stanie podjąć żadnej racjonalnej decyzji dotyczącej tego, czy chcę zobaczyć dziecko, czy chcę wyprawić pogrzeb. Potem różnych innych rzeczy takich, nie wiem jak to nazwać, po prostu, o których trzeba zdecydować, może tak. Wymaganie od kobiety w takim momencie decydowania
jest po prostu czymś potwornym i ja wiem, że inaczej się nie da, ale naprawdę podziwiam kobiety, które są w takich sytuacjach same i nie mają na przykład obok tej drugiej osoby, tak jak ja miałam Zygmunta, który był w stanie myśleć troszeczkę bardziej trzeźwo niż ja. Miałam przy sobie rodziców, którzy również byli w stanie myśleć, bo mi te wszystkie informacje po prostu wlatywały jednym uchem, wylatywały drugim. Nie byłam w stanie dosłownie o niczym zdecydować. Kiedy ten szok powoli mijał, wydawałoby się, że ten najgorszy etap mamy za sobą, przyszło tak zwane targowanie się. Jest to takie pojęcie, tak nazwane w psychologii, w procesie przeżywania żałoby. I faktycznie ja byłam tego takim książkowym przykładem. Targowanie się u mnie trwało też, myślę, że przez cały mój pobyt w szpitalu na pewno. Myślę, że jeszcze później, bo wiecie, te etapy mogą się też ze sobą mieszać. Ale targowanie się polegało na tym, że szukałam po prostu winnych. W ludziach dookoła, szukałam winy w sobie, szukałam winy w Zydze. Był taki krótki moment, że obwiniałam za to Pana Boga. Nawet miałam taki moment po prostu złości na tą Zuzię, dlaczego ona się zaplątała. Wiecie, to strasznie brzmi teraz, ale naprawdę ten etap moim zdaniem był najgorszy ze wszystkich. I pamiętam, że miałam w szpitalu moją teczkę z wynikami badań z całej ciąży i wiecie, ja już wtedy znałam powód, dlaczego Zuzia zmarła i wiedziałam, że nie było to w żaden sposób spowodowane na przykład jej stanem zdrowia, bo była zdrowym dzidziusiem. A mimo to ja po prostu pamiętam, jak na szpitalnym łóżku codziennie wertowałam naprawdę po kilka godzin tą teczkę, sprawdzałam każdy wynik, szukałam w internecie różnych rzeczy, jakichś powiązań i tak dalej. Po prostu próbowałam się doszukać wszystkiego, żeby sobie jakoś tą sytuację wytłumaczyć. Później pojawiły się myśli, że może gdybym na przykład troszeczkę więcej leżała poprzedniego dnia, a może gdybym bardziej wsłuchiwała się w swój organizm, a może gdybym, nie wiem, nie zmieniała pościeli 3 dni wcześniej, bo po prostu zmęczyło mnie to. Wiecie, po prostu różne myśli przychodziły do głowy i to był naprawdę straszny etap. I naprawdę uważam, że na tym etapie żałoby najważniejsze jest właśnie wsparcie bliskich osób, bo on może trwać długo. I ja słyszałam, że niektórzy rodzice, zwłaszcza niektóre matki, do końca życia gdzieś tam mają z tyłu głowy taką myśl, a może zrobiłam coś nie tak. I to jest naprawdę straszna perspektywa. Ja sądzę, że w tym momencie sobie to przepracowałam, aczkolwiek też nie mogę powiedzieć, że tak w 100%, bo zawsze jest ten taki, nawet 1% tego, ten wiecie, znak zapytania, co by było gdyby. I myślę, że nigdy tak naprawdę nie przestanę sobie gdzieś tam zadawać tego pytania do końca życia. I te bliskie osoby, które wytłumaczą ci, i nie, że wytłumaczą raz, nie, że wytłumaczą drugi raz, po prostu będą tłumaczyły cały czas to samo, na spokojnie, bez zdenerwowania. Ja miałam takie osoby, miałam Zygmunta i miałam moich rodziców, którzy dzień w dzień przerabiali ze mną dokładnie te same tematy i ja jestem im bardzo za to wdzięczna, bo temu wszystkiemu nie towarzyszyło takie zniecierpliwienie. Wiecie, normalnie jest tak, że jeżeli ktoś wałkuje dany temat już do znudzenia, to my się niecierpliwimy, irytujemy się, a tutaj po prostu ja miałam pełną z ich strony taką wyrozumiałość. Oczywiście bardzo wszystkich bolało, zwłaszcza Zygmunta, to, że ja szukam po prostu tej winy naokoło i szukałam też jej w sobie, ale bardzo mnie w tym wsparł i naprawdę jestem mu za to ogromnie wdzięczna, bo naprawdę dużo pracy zrobił ze mną w tym temacie. Zapamiętałam też bardzo dobrze z tego etapu taki moment, kiedy w szpitalu właśnie wstałam, chciałam uczesać włosy, umyć zęby i byłam już na tyle silna, że mogłam po prostu wstać z łóżka samodzielnie. Miałam też osobną salę, więc tam łazienka była po prostu w pokoju. Podeszłam do lustra i nie byłam w stanie na siebie spojrzeć zupełnie. Nie byłam w stanie po prostu patrzeć w lustro i to uczucie też ze mną zostanie na długo, bo to jest coś strasznego. I też potrzebowałam czasu, żeby dojść do momentu, kiedy mogę patrzeć normalnie w lustro i wiem, że to było związane właśnie z tym etapem tego targowania się i szukania po prostu winy. Pominęłam, ale między szokiem a targowaniem się jest jeszcze etap gniewu. I u mnie na przykład tego etapu nie było. Ja bardzo szybko weszłam w ten moment właśnie szukania w sobie winy i szukania później też winy w innych osobach. I wydaje mi się, że ten gniew u mnie pojawił się na przykład troszeczkę później i on się mocno przeplatał z tym targowaniem się, no bo jeżeli szukałam winy w innych osobach, no to ten gniew się pojawiał. Także to nie było takie książkowe
że wiecie, szok, gniew, targowanie się, tylko po prostu u mnie to było takie bardzo wtedy płynne. No i w momencie, jak kończy się to targowanie się, czyli w pewien sposób akceptujemy to, że być może nie mieliśmy na to wpływu, że być może nikt nie miał i po prostu przyjmujemy to, co mówią powiedzmy lekarze. W moim przypadku była mowa o tym, że mieliśmy pecha, jakkolwiek to brzmi. W momencie, kiedy to przyjmujemy, pojawia się depresja. I to jest etap, w którym ja aktualnie jestem. I chciałam zaznaczyć po raz kolejny, że depresja to nie jest, słuchajcie, taki stan, kiedy możemy leżeć tylko i wyłącznie w łóżku, że kompletnie nic nas nie cieszy, że nie jesteśmy w stanie nawet się uśmiechnąć, nie jesteśmy w stanie umyć włosów, ubrać się, pomalować, ugotować obiadu i ogólnie tylko wegetujemy w łóżku. Ja też tak wyobrażałam sobie depresję i w momencie, kiedy właśnie na tym wcześniejszym etapie jeszcze w szpitalu miałam rozmowę z psychologiem i pamiętam, że pani psycholog wypisała mi te wszystkie etapy, żebym po prostu mogła bardziej się połapać w tych moich emocjach i uczuciach. I w momencie, kiedy moja pani psycholog mówiła mi, że to będzie nieuniknione i ja muszę przez to przejść i jeżeli teraz tego nie zrobię, zrobię to później i to do mnie wróci ze zdwojoną siłą, ja tej depresji się panicznie bałam. Może też dlatego, że ja byłam osobą zawsze pozytywną, uśmiechniętą, dużo żartowałam, cieszącą się przede wszystkim z takich małych rzeczy i nagle powiedziano mi, że za niedługo będę w depresji i nie, że przez chwilę, tak jak trwały te, powiedzmy, poprzednie etapy. Powiedziane było, że ja w tej depresji będę bardzo długo, powiedzmy kilka miesięcy, może nawet rok. I naprawdę miałam w sobie mnóstwo obaw. Teraz z perspektywy czasu, kiedy już wiem, jak to wygląda, ja to po prostu przyjęłam. I oczywiście, że to strasznie ciąży i to jest takie uczucie, jakbym miała to porównać do czegoś takiego fizycznego, jakbyście mieli tutaj do serca przywiązaną taką po prostu jakąś, nie wiem, stalową kulę, która cały czas Wam ciąży i cokolwiek robicie, to nie możecie robić tego na 100%, nie możecie się cieszyć na 100%, mimo że się uśmiechacie, to cały czas czujecie tą po prostu ciężką taką stalową kulę, która ciągnie Wam serce. Tak bym mogła chyba opisać to moje samopoczucie teraz, ale no jest to do przeżycia, jak widać. I w tej depresji to jest też tak, że robimy takie małe postępy, robimy małe kroczki. Ja pamiętam dokładnie dzień, kiedy pierwszy raz się pomalowałam. Mówiłam o tym wielokrotnie tutaj na odcinkach. Pamiętam, kiedy z większą ochotą zajrzałam do szafy i postanowiłam ubrać się jakoś ładniej niż tylko w to, co po prostu miałam pod ręką. Pierwszy moment, kiedy wyszłam do ludzi, pierwszy moment, kiedy pojechałam na zakupy. Wiecie, to są takie małe kroczki, które tak naprawdę pozwalają nam iść do przodu i przede wszystkim dają nam znać, że okej, jest z Tobą troszeczkę lepiej. I zdaję sobie sprawę, że ten etap tej depresji u mnie jeszcze potrwa długo, bo jak wiecie, Zuzia odeszła dopiero no niecałe jeszcze 4 miesiące temu. Ale ja widzę po sobie, że są te małe postępy i staram się być dla siebie naprawdę bardzo wyrozumiała, staram się nie oczekiwać od siebie zbyt wiele. Jakby bardziej liczę się z tymi moimi uczuciami, jestem dla siebie po prostu łaskawa. I ostatni etap, który można by powiedzieć zakończa w pewien sposób tą żałobę, a teraz mi się wydaje naprawdę najgorszym. To jest moment akceptacji. Czyli przekładając na mnie, zaakceptuję w końcu to, że Zuzi z nami nie ma, że odeszła i będę mogła żyć z tą świadomością, z takim większym spokojem. Wtedy też zdam sobie sprawę, że po prostu było to nieuniknione, że tak musiało być i zaakceptuję po prostu zwyczajnie fakty. Jest to teraz dla mnie trudne i no nie będę wybiegała w przyszłość, bo ja nie wiem, kiedy u mnie ta akceptacja nadejdzie. Jeśli chodzi o czas trwania takiej żałoby, to z reguły mówi się o żałobie, że trwa rok do 2 lat. Jeżeli chodzi o żałobę po stracie dziecka, tutaj w psychologii mówi się często nawet o żałobie przez całe życie i ja rozumiem, o co chodzi. Po prostu w pewien sposób, tracąc dziecko, umiera nasza przyszłość. Umierają każde kolejne urodziny tego dziecka, święta wspólnie spędzone i mnóstwo innych chwil, których jako rodzice już my z Zuzią nie doświadczymy. Więc zawsze będzie nas to bolało, ale ludzie obiecują, że ten ból w przyszłości będzie taki bardziej znośny. I mam jeszcze kilka takich króciutkich zdań do osób, które mają w swoim otoczeniu osoby, które borykają się z taką tragedią i nie wiedzą, może nie rozumieją już pomału tych osób. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o proces przeżywania żałoby, ludzie mają przyzwolenie, tak mi się wydaje, przeżywać to przez miesiąc, przez 2 miesiące, może 3. Później kończy się ta tak zwana taryfa ulgowa i wszyscy oczekują od nas, że zaczniemy żyć normalnie.
Ale chcę Wam powiedzieć takie zdanie, które ja powtarzam zawsze i może ono sprawia, że ludzie gdzieś tam bardziej starają się wczuć tak empatycznie w naszą sytuację. Dla wszystkich innych to jest tylko jedna, to była tylko jedna tragedia, którą zdążyli przeboleć, z którą się pogodzili. Natomiast dla rodziców po stracie dziecka to jest tragedia, która się rozgrywa codziennie od nowa, bo to my codziennie po prostu budzimy się z pustymi ramionami. I sądzę, że warto tak się nad tym, wiecie, pochylić i może spróbować troszeczkę bardziej zrozumieć te osoby, które przechodzą właśnie przez coś takiego. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie, dzięki za wsparcie i do zobaczenia w kolejnym filmie.